Daj mu prosto! No i dobrze. No. Nie, przerwa. To ile jest? 3-1. Jak nie spierdano. Jak nie spuchnął w drugiej połowie. Jak wpuści młodych. No. To utrzymają. I ciepło, a to kurwa, to no to wiesz, zimno. Co? No jak się stoi, to zimno. Listopad, nie wiem, niestety, co ciepło nie będzie. Niby 11 czy 12 stopni no. Jest, ale trochę wiatru i... Już ciepły październik się skończy. Zobaczymy, co Jaćka pokaże za UKS-em. Stara. Będzie. UKS ostatnio wygrał 2 mecze. Jest na fali, a punkty im też potrzebne. Na drugą połówkę się pójdzie, no. Chyba że młody nie będzie chciał iść. Tak się wkurzy, że nie zagra. Nie. Dostali paty i tyle. Z tym Płockiem to nie słabo zawsze. Z Płockiem zawsze mają podwójkę. Ja nie wiem. Jakoś im tak nie idzie. Właśnie Lechia Gdańsk im nie idzie. No tak, tak. Zawsze w pierdolą. No, Lechia tak. I Wisła Płock. To no. Dwie drużyny, z którymi tak. Nawet jak są na fali, to tak, też, z pierdolą. Tak, dokładnie. Dobrze, że wcisnęli tą trzecią przed no. Przerwą, to... Ale i się bawili, zaczęli tak jakby no. Już słabo, kurde. No. Ładnie podrali te dwie bramki, strzelili, no. A potem to znowu nie ma, tak. Nie ma ruchu w obronie, jak jest, kurde, piłka z boku rzucona. No. Stoją wszyscy się patrzą, a Leśniewski, co kurwa najwięcej krzyczy na nich wszystkich, tak. Właśnie w obronie pierdolą. No, no, no. Wszyscy nie dobrali. Tak. Bo na siebie nie krzyknie. Nie. No, tak. Ale patrzę, że chyba odstawił ten prochy, bo jakoś masę zgubił. Zawsze taki przypakowany. Może nie chodzi na razie. No, mówię, na pewno odstawił cykl. No, i, no nie chodzi. I nie chodzi. I spadnie. Rozpadniesz, jak nie chodzisz, to wylazujesz. Wtedy jak nie bierzesz, to gówno. No. Musisz brać cały czas, żeby być. Naturalnie nie będziesz tak. Wszystko, 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 niech przestanie 2 miesiące, niech nie wierzy, zobaczcie. No, flaczek, no.
Wysiu, bo już mój rocznik idzie brać jak cholera. To pierwszy. Jestem ciekaw, pewnie sporo kibiców ma przyjechać, bo kurwa ten, cała trasa obstawiona od mojej, ode mnie. Tak? Każde skrzyżowanie. Co ty gadasz? Już po roszczy stoją. Tak. Już chciałem się zatrzymać i powiedzieć, dobra chłopaki, no nie trzeba było, ja tylko na mecz jakoś dojadę. No i słońce widać. Wiesz, słuchaj, ale wyczyłeś do następnej soboty. Za OKS-em chyba, tak jak to nie przyjaźni, nie była ci kibole. Nie wyczyłaj, przyjdziemy. Wiem, bo bracio, no właśnie, to będzie ciekawe. Otwarte. Będzie, ale to chore jest, kurde, żeby wiesz, co to za kurde za mecz, w ekstraklasie mecz i tyle, pół policji, cała, nie wiem, komenda miejska i wojewódzka zaangażowana, bo 600 czy 500, kurde, idiotów na mecz będzie jechało. Szok, nie? No. Nie mogę zrobić z tym porządku, im się nie chce w ogóle. Nie chce się. Raz, dwa by uspokoili. W obecnych czasach? Tak. Czy wszystko kamery dookoła są? No właśnie, to kiedyś kamery nie było. To są kamery, to wszystko... To zamontował, kurde, 10 więcej, tak? Dokładnie. No. I przepisy wprowadził takie, że jak tylko ten zakryjesz twarz od razu, nieważne. Tak. Zgarniają cię i siedzisz. No. I odpowiadasz za wszystko. No, no spokój. No przepisów. No nie ma, no bo im się nie, nie, nie chce tego. Po co? Wisła Kraków, żeby przez bandytów, kurwa, klub przez spadł do pierwszej ligi, bo spadnie na pewno. No na pewno to. Bo już się nie dobrali. No to wiesz, to machlojki były. No właśnie, kurwa, no. Jakie to machlojki były tam. Mafię? No. Polską? Rządziła klubem takim? I to takim. Ty, mafia, a co w tym klubem? To w rządzie się dzieje. A, w rządzie. To. Jedni lepsi od drugich? No. Jako się błotem obrzucają wzajemnie przed wyborami, żeby wygrać. No to jest dokładnie. Jedni na drudzy, kurwa, nie do pomyślenia, żeby człowiek kierujący najważniejszą instytucją kontroli w państwie, kurwa, takie mochlojki odpierdalał, tak? I nie można go ruszyć. Nic nie ruszy go, nikt, zobacz. No bo nikt go nie ruszy, bo on ma kwity na wszystko. No to się o to chodzi. No. Tak bo, jakby mógł, to kartami już niż go był. Nie wie, kto do tego burdelu przychodził? O, doskonale wie. Wszyscy przychodzili, politycy, nie wiem, Kaczka może wsadził. No może. Chociaż Kaczka to mi się wydaje, on takie... No, ale prędzej widzicie, jakiegoś chłopczyka mu przeprowadza niż dziewczyny. Ale nie, widzisz, na niego Banasza nic nie zrobi. Zobacz, kurwa, no to jest. Oni waty i kurwa, waty walczą, jak tu w rządzie. Przekręty były. A to wszędzie, kurwa, nikt ci nic nie da. Nie. Każdy sobie. A spróbuj tylko ty podatek źle zliczyć. O 100 zł. O 100 zł, tylko właśnie. Do jego 5 tysięcy od razu. No. Z mety. W mety cię dojdą raz dwa. I oni robią. A on kamienicę 700 metrową wypożycza za 1000 zł miesięcznie, wynajmuje, no? Szok. Kto w to by uwierzył? No. Szok. Jedni byli, kurde, nieźli przez 8 lat, żyli jak pany, a teraz ci też pokazują, że... No to ci trochę kurwa, tych watowców trochę. Trochę, no. No to z tej Platformy to się działo, no to krawli, co chcieli. Tak, ale to już pod koniec rządów Platforma też jakby próbowała, przepisy próbowali zmieniać, bo Aneta cały czas w tych przepisach siedzi, to wie, kiedy się zaczęły te przepisy zmieniać, a PiS sobie po prostu przypisał to, nie? Ale i tak są dalej ci, którzy korzystają z tego. Problem z tym VAT-em był w całej Unii, to skoro taki problem jest z tym podatkiem, to wypierdolić go w ogóle. No dokładnie. To wiemy, że można wypierdolić. I tyle, i jest spokój. Tak. I nie ma na czym... Ale jak można źródełko sobie odciąć? No to się o to chodzi. No jak? No właśnie, to źródło nie wlepniesz. Musi być. Tak jak ten sędziom wprowadzili ten wiek 65 lat i na emeryturę, tak? Paszliwą. No. Ale posłów sobie nie wprowadzą, tak? No. Kurwa, dziadki po 70-80 lat jeszcze się starają. Jeszcze się starają, no. To tam są, no jak to pod... No, gdzie jest kolito, kurwa, do kolita. No do kolita idzie. No. Jeszcze oni młodzi, a nie tam kurwa 70. Powinno być ograniczenie. Dokładnie. Minimum 25, żeby już ktoś wiedział.
A nie 18? Tak. Bo 18, no to, tak, 18 to też nie. Sterowalny tylko? Dokładnie. A tak 25? No. I 60 i starczy. Ale to żadna partia tego nie zrobi. Nie no zrobi, no to bo wszyscy połowę mają, swoich, wszyscy połowę. Mają ponad 60, no. Przeważnie, kurwa. Musiałaby naprawdę jakimś cudem wygrać, pojawić się jakaś taka młoda, nowa partia, która coś tam chciała zrobić, wprowadziłaby, ale to by musiała no, naprawdę wygrać znacząco, żeby wprowadzić młodych ludzi i starych tych pierdolić, tak? Z następnej kadencji. No. Ale to nie będzie prędko. Kościół, tak, no, kościół, wszystko tak. Kościół, wiesz? Kościół i te pieniądze wiesz, jeszcze porozdawali, emeryci. Emeryci, wszystko emeryci głosują, wiesz? Dużo emeryci, tego, kościół wszystko. I z drugiej strony ci, co nie pracują legalnie, tylko na czarno, a dostają te po 500, no, no to tak też samo, im no. Pasuje. Też pasuje, też głosują no. Na nich, no i dlatego to wszystko tak jest. I to jeszcze wygrają, no. Chyba że nagle, nie wiem, w jakiś sposób ale oni też odczują, że... Zobaczą, że to wszystko jednak mocno pójdzie w górę, tak? No ale zobaczymy skąd oni te pieniądze pobiorą, jeszcze no, parę lat zobaczymy, tak. Co to będzie. To... Kiedyś się skończy. Ten VAT nie jest z gumy. No dokładnie. 1 stycznia zaraz zobaczysz wszystko. Akcyza na paliwo, akcyza na papierosy idzie, ponoć od groma, pójdzie wszystko. Wystarczy, że na paliwo podniosą akcyzę, tak? I wystarczy, wszystko podrożeje, idzie. Wszystko od razu. Idzie, automatycznie. Tak. Bo transport nie będzie dokładny. No to tak, no. Ani sklep. No. Jak będzie musiał zapłacić za transport więcej, to od razu wszystkie ceny pójdą w górę. To się kłócą, kurwa, SNPO, wszystko, bo każdy chce do korita, więc zamiast stworzyć jedność i jednego i tego, to właśnie może, Kaczyńskiemu się udało tą prawicę jakoś tak no. Zjednoczyć, trzyma ich w jakiś sposób za bardzo, pewnie też ma jakieś kwity, na pewno, ale ich trzyma. Nikt się nie jest przeciwny i tak, i on, no teraz Banaś się postawił trochę, tak? No ale to... No Banaś, a powoli Banaś odejdzie, zobaczysz, tak, jak będzie im moc doszkodził, to coś tam wykombinują, że go wysiudają. Macierewicz poszedł po się też, tak, gdzieś, bo z tego. Jak trzeba, to oni właśnie usuwają gdzieś tam tak. Tak. I to Kaczyńskiemu trzeba przyznać, że tu strategiem jest naprawdę dobrym no. I politykiem tym też, tak. Bo on to potrafi to trzymać. Trzymać, kurwa. A że jest mściwy. No to jest na to. Patrz, do władzy doszli i przez 4 lata temat katastrofy ludzi, znaczy zamachu, tak? No. Wyciszyli. Wyciszyli, nie ma nic. Nie ma nic. A miał być zamach, wszystko, no. Macierewicz idzie do komisji, podkomisji, wszystko. Zobacz, wrak ściągniemy, udowodnimy, że to zamach i co, dupa. Wrak 6 lat leżał, leży. 5, no. Nikt nie da wraku. No. Ruskim, kurwa, da samolot. Co ty? Zrobię dla Putina w ogóle i tam żadnego tam zamachu nie było. On będzie dożywotne to śledztwo prowadził, powie, że samolot jest potrzebny, niech chuja mu zrobić. No to nie zrobi się. Nie skończył tego śledztwa nigdy. Bo nie chce skończyć i wszystko, tylko mówi taki i wrak nie odda. No i tyle. A oni mogą tu Polacy, nie wiadomo, co skakać. Tak, nieważne, kto tam pojedzie. No. Będą podskakiwać, to Putin powie, ja tu mam kurwa taki przycisk czerwony, z rakietami. Niech oni lepiej nie podskakują do Putina, no. Bo będzie źle. Raz, dwa najedzie. Nam kurwa Ukrainę najechał, no Polsko się będzie przejmował. On Polsko nawet nie chce zaczepiać, rozumiesz? Bo to dla niego to jest, wiesz, pionek. I co Polska. Najciekawsze, Zachód by wcale nas nie bronił. Dzień dobry. Zachód wcale by nas nie bronił. A co? Ty kto ci będzie bronił? Kto ci będzie bronił? Amerykańcy by się raz, dwa wycofali stąd. No, Ameryka by to w ogóle do wojny nie zaczynali. Ameryka to ma swoje problemy, oni tylko się o pieniądze się, i tego. A tak w razie czego to nie znają nas. To co się liczy kasą. Tylko i wyłącznie. O, Trump przed wyborami zapierdolił tego Al-Kaidy jednego, tak? I co? A na jego miejsce 20 takich jest, zaraz się pojawi. No tak.
włączyła się? No. Nie,
Do boku! Brawo, Lipaj, brawo! Brawo, tata! Yeah.